Piąty mecz i piąta wygrana siatkarek grupy Azoty PWSZ Tarnów. Tarnowskie akademiczki w tym sezonie jeszcze nie doznały porażki. Tym razem drużyna prowadzona przez trenera Marka Skrobota bardzo pewnie pokonała Miejskie Centrum Kultury i Sportu Jaworzno. W pierwszym secie tarnowianki rozprawiły się ze swoimi rywalkami do 18, w drugim do 21 i w trzecim, wygrywając do 13, przypieczętowały wygraną. To był tak naprawdę nieznany przeciwnik. Nikt nie znał tych dziewczyn, bo pierwszy raz są u nas w grupie. No było trudno, ale zagrałyśmy w miarę skoncentrowane, także udało się i było dobrze. Dostawaliśmy za dużo tych darmowych piłek, gdzie można było grać szybciej. Natomiast no, nie graliśmy kombinacyjnie, to nad czym pracujemy cały czas. Gdzieś tutaj można się do tego przyczepić, że no, nie zagraliśmy w tym elemencie. Gdzieś tam jedna czy dwie akcje, gdzieś tam próbowaliśmy zbiegnąć czy obiegnąć. No ale generalnie zadowolony jestem z tego meczu. Siłą naszego zespołu jest to, że skład jest wyrównany i tutaj jeżeli nam jedna wypadnie, czy druga, tak jak dzisiaj nam wypadła też Ewelina Dyrek, która doznała kontuzji w czwartek, skręcenia stawu skokowego, czy tak jak Sabina. No są inne dziewczyny, które no fenomenalnie zastępują. Dzisiaj to pokazała Monika Kawa, że też nie jest no w niczym słabsza od Sabiny. Grupa Azoty PWSZ Tarnów plasuje się na drugiej pozycji w tabeli czwartej grupy drugiej ligi kobiet. Kolejnym rywalem tarnowskich siatkarek będzie UKS Szóstka Mielec. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.